witam na moim kanale. Moi drodzy, jako że się zbliżają moje urodziny, to mamy tu paczuszki do otwierania, unboxingi. Jeden unboxing, prezent. Drugi większy unboxing, też prezent. I tu trzeci już zunboxingowany. Koszuleczka, zajebista, nie? Dobra, przejdziemy sobie do stolika, będziemy otwierać. Biorę nóż i odpaczkujemy to. Tak tylko wam podpowiem, że wiem, co tam jest w tej większej paczce i w tej mniejszej zresztą też, bo to dostałem od żony i młodszego syna, złożyli mi się na taki prezencik, a podpowiem, że to jest sprzęcik, którego jeszcze nie mam, to zaraz zobaczycie co. Dobra, przechodzimy sobie do stoliczka. Dobra, stoliczku, nakryj się, zaczynamy od tej dużej. Bierę noża, oczywiście z tamtym to był żart, to weźmiemy coś odpowiedniejszego, nie? Nie ten kaliber. Może tu gdzieś natnę, czekajcie, tutaj jest gdzieś łączenie tego. Tak jak mówiłem, ja już wiem, co tam jest. No ale pozostawię was do końca tego odpakowania, nie powiem, co tam jest. Możecie się domyślać. Kto ogląda mój kanał, to wie, czego nie mam jeszcze. Jakiej konsoli nie miałem. W sumie nie miałem potrzeby jej kupować. No ale dobra, cichosza. Otwieramy. Ale zastreszowane porządnie. Dobra. Przed telefonem, znaczy przed, chyba mam telefon, więc nie jest takie hopen siupen. Otwieramy. Ja już z boku widziałem, co tam jest. I tak wiem, co tam jest. No dobra. Zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie, co tu jest. Kurde, ale folii to nie żałowali. Ale w środku konsola czuję, że lata, więc się nie popisali z pakowaniem. Ciekawe. No i zobaczcie, co tu mamy. Pewnie już wiecie. 160 giga. PS3. No tak, nie miałem tego w sprzętach. Znaczy w sprzętach u siebie. Nie posiadałem tej konsoli. O, jak lata konsola. Ona jeszcze nie rozleciała w transporcie. Cholerne strecze. Pakuje się dobrze, ale pakuje się źle. No ale cóż zrobić. Ciekawe, jakby tej folii nie było, to by co, w papier śniadaniowy ludzie zawijali? Ciekawe. Czy w ten? Czy folia aluminiowa, kanapki? O, coś tępy ten już straszliwie. O, może tam dalej jest ostrzejszy na końcu. O, o, trochę zarysowałem pudełko, no nic. Jakoś to przeżyje. Jak widzicie, slimka. 160 giga. Gdzie tu się to otwiera? Tutaj. Poczekajcie, poprawię telefon, żeby to było jakoś w miarę. Zobaczmy. Nie, no jest przegródka, wszystko jest. Zobaczcie. Papiery. Kontroler widzę. Zobaczmy, co to jest. Tam powinien być jeden oryginalny i jeden jakiś nieoryginalny. O, mamy oryginalnego DualShocka 3. Nie wiem, czy on jest oryginalny, bo to... Chociaż wam powiem, że widzicie krzyżak? Niewytarty. Dobry znak. Jest chropawy. Strasznie miękko to chodzi wszystko. Bampery takie są głębokie. Znaczy bampery. L2 i R2, nie? Jestem przyzwyczajony bardziej do spustów niż tych. No, zbliżaj. O. No w miarę. Gałki też jakoś za bardzo niewytarte, chociaż ta lewa troszkę przytarta jest. No, powinno być ok. Co to za model jakiś? CHZC2A1. Micro USB wejście, tu są te diody. No to każdy zna, nie? No dla mnie nowość, no bo ja nie grałem na PS3, tak? Znaczy, kolegi grałem trochę, ale...
to można powiedzieć, że nie gram. Dobra, mamy pierwszego pada. Później to wszystko wyłożę na stół. Tutaj mamy zajebiście archaiczny sprzęt. Dodawali to do konsol? Serio? Cincze? Bez jaj. Jeszcze dwuwtykowe, nie trzy. Dziwne. Dziwne. Co tam mamy dalej? Co tutaj jest? Kabel zasilający i kabel USB do ładowania pada, jak sądzę, z końcówką mikro. No dobra, bierzemy to, tym ciekawego. Tu kabel zasilający, 8 pewnie. Dokładnie. No w miarę. Dobra. Zobaczmy te papiury. Zobaczmy te papiury. Jest instrukcja. Jedna. Druga. Dzisiaj już chyba tyle papierów nie dają, ale i tak wszystko przebija Xbox 360 w wersji premium. Który tam papier tu miał, ho ho ho. No drugiego pada jakoś nie widzę. A może gdzieś tam jest. Nie, drugiego pada nie ma. Z jednym padem przysłali. I konsola. W miarę to wygląda. No ciekawe. PS3 Slim. Zobaczmy, jaki model. Nierozkręcana jest plomba. Ciekawe, z którego roku. HDMI, LAN, optyczne i zwykły ten nacincza. Gdzie tu jest model? Tutaj będzie pewnie. No, zbliż się. Cech 3004A. Taka sama, taki sam numer był w PS2 FAT, nie? 3004. Jak dobrze pamiętam. Ciekawe, z którego roku ten model. Trzeba to będzie sprawdzić. Co tu pisze jeszcze? Nic ciekawego. No, w miarę konsola. Nie jakaś jest pocharowana, nie nic. O, takie normalne bym powiedział ślady użytkowania. Dobra. Ten mój telefon może to ogarnie w końcu. No, hamie, ogarnie. O, i już. Mamy padzika, mamy konsolę, ale nie mamy gier. Więc czas. Aha, jeszcze pudełeczko chciałem wam pokazać, bo sam nie przyglądałem się. PlayStation Move to było... Nie wiem, czy to z zestawem, czy nie. Cholera wie. Z przodu mamy coś takiego. Z boku takie coś. Nic ciekawego. Chyba mi się wydaje, że jeden z pierwszych wypustów tych slimek. Tak mi się wydaje, ale nie wiem. No dobra, tu nic ciekawego. Przechodzimy sobie do kolejnej paczuszki. Bierzemy kozik. Bierzemy kozika. Pewnie się domyślacie, że są gry, i tak macie rację, tu są gry. No, nawet niepotrzebny chyba ten kozik będzie. Dlaczego? Może ona mnie pytała ogólnie, nie? Czy bym chciał tak tą konsolę. Jakoś mi się nie paliło nigdy do PS3. No ale wiecie, że nie ma tej wstecznej kompatybilności na PS5. I zobaczcie, widzicie już tytuły, możecie zobaczyć. Najbardziej to bym chciał sobie pograć w te gry ekskluzywne, które nie były na żadną inną platformę. Bo niektóre poprzechodziłem na wersji na PS4, w te remastery i tak dalej. Chodzi mi tu, żeby sobie popytać o takie tytuły jak Motor Storm. Właśnie tą serię Resistance, którą tutaj już widzicie. Jest jedna, pierwsza część, można powiedzieć premierowa chyba, jak dobrze pamiętam, tej gry, premierówka. Znaczy, to nie wiem, czy premierówka, tylko ogólnie gra wyszła na premierę, albo niedługo po niej. FPS-ik. Mamy tu komplecik. Zobaczmy, jak płytka wygląda. Bardzo dobrze wygląda płytka. Fajnie. Tu mamy ten cały... Całą tą instrukcję. Officer Journal. Tu mam jakieś reklamy, lemingi, cholera. No dobra. To jest jedna gierka.
A druga to jest oczywiście popularny, sławny Killzone 2, który miał pokazywać moc PlayStation 2. Też to nigdy nie grałem. Ciekawe, jak to będzie się prezentować. No, ciekawe. O, tu też mamy komplecik. Bardzo fajnie. Jeszcze dawali te książeczki w tamtych czasach. Na 360 też. Później to już w ogóle nic nie dawali. Tylko taką kartkę. I... tu też płytka w zajebistym stanie. Ogólnie za te gierki dałem po 14 zł, więc dobry czas na kompletowanie PS3 i 360 teraz. No dobra, tak się prezentuje to moje prezenty. Jeszcze koszulki, no to już pokazywałem. I co, chyba sobie uruchomimy ją, nie wiem czy akurat teraz, w tym filmiku. Czy na live? Nie wiem. A może teraz uruchomimy. Takie pierwsze uruchomienie PS3. Dobra, ja się podłączam. Znaczy, konsolę podłączam. I zaraz jestem. A moi drodzy, witam już przy podłączonej konsoli. Mamy padzika tutaj. Kurde, szkoda, że nie widać za bardzo. Nie będę odsuwał rolet, bo jest taki upał na dworze, że mi tu zaraz się zrobi gorąco. W każdym razie mamy podłączonego kablem tutaj, o widzicie, do konsoli padzika. Dioda już tam świeci na czerwono, tylko że wy tego nie widzicie, bo telefon jest zajebiaszczy i tego nie ogarnia. Dobra, naciskam przycisk. O, dioda się pojawia w telefonie, widzę. I co? Chyba mamy źródło, nie to. Powinno mi wykryć. O, jest. Widzicie, nawet że jest. Mamy PlayStation 3. No zobaczmy. Nawet godzina dobra. Tak a propos, kupione od kobity, także widać tutaj nawet. Weźmy użytkownika pierwszego. Później sobie pokasuję oczywiście te profile i tak dalej. Co nowego mamy jakieś. Zobaczmy sobie system. Kurde, czuję się jak na PSP. Ustawienia, gdzie to kurde było? Systemu, o jest, tu. Znam to z PSP. Chcę sobie zobaczyć sobie informację o systemie. Mamy wersję oprogramowania 4.8.8 i wolnego miejsca jest jeszcze 115 GB ze 149, więc coś pewnie jest powrzucane. Może jakieś save'y, może jakieś pierdoły inne. Nie będę teraz tego sprawdzał. Zarzucimy sobie Killzone'a, bo jestem bardzo ciekawy. Kurde, tak na chwilę oczywiście, bo na live pogramy w to. A tak a propos, dzisiejszy live'ik prawdopodobnie 20:30 z obiecanego PlayStation 1, więc zapraszam. A teraz zarzucamy na chwilę tego Killzone'a. Zobaczcie, tu jakieś zdjęcia jeszcze z lutego 2015, ale nie będziemy tego oglądać, nie? Bo to nie moje. O, jest auto, włączanie gry w systemie uruchomione, także już się włącza. No ciekawy jestem, nigdy w to nie grałem, styczności z tą grą żadną, żadnej styczności z tą grą nie miałem w ogóle. Także pierwszy raz w życiu to uruchamiam. Gra dokonuje automatycznego zapisu danych w określonych miejscach. Nie zwracajcie uwagi na te kable po live Saturnowym, bo jeszcze nie zdążyłem tego poskładać. Zobaczmy sobie to interko. Konsolka cicho chodzi. Nie słyszę, tam napęd trochę słychać było, jak wczytywało, a tak to ok. Pamiętam to intro. Często i gęsto pokazywane gdzieś tam w internetach. Ale to nie jest to intro, które było na targach E3 w 2005 roku, które zrobiło furorę i Sony tak ogólnikowo mówiąc kłamało, że tak gra ma wyglądać. No podobno, że się tam zbliżyło do tego, mam tu nawet recenzję w PSX Extreme. Właśnie, jak sobie będziemy robić jakiś gameplay z tego, albo na live, to wezmę tego, te PSX Extreme znajdę i wam przeczytam tą recenzję, czy fragmenty, nie? No i sami ocenimy, czy to tak jest, jak tam pisze, no. Wiadomo, że dzisiaj to już jakiegoś wrażenia zajebistego graficznego nie będzie robić, nie? Nie będziemy porównywać tego z perspektywy dzisiejszych gier na PS5, bo to nie ma sensu, ale... no ciekawy jestem, jak to będzie w gameplayu wyglądać, nie? Kiedyś to na pewno wrażenie robiło, nie?
Na razie wygląda ok. Bardziej tak szczerze mówiąc jestem ciekawy Resistansa, bo moje klimaty, obcy napadają na ziemię i tak dalej, nie? Lubię FPS-y też. Zacznijmy czas dyplomacji. Helgasi nie postępują racjonalnie. Zaczęli wojnę atakując Vectę. A my tam lecimy na ten Helgan, to się nazywało, czy jakoś tak. I co to będzie? To będzie chyba desant, nie? Tutaj. No wybuchy trochę wyglądają już na przestarzałe, no. Dobra, nie będę się czepiał. Zobaczymy jak gameplay wygląda, początek taki, nie? No desant tutaj się przeprowadza jakiś ewidentny. Także będę chciał ogrywać, tak jak już mówiłem, czy nie mówiłem, te ekskluzywne gry, które nie były wydane na żadne inne platformy, nie było ich remasterów i tak dalej. Czyli na pewno trylogię Resistansa, na pewno Killzone'a, jeszcze tą trójkę, bo czwórkę mam na PS4, też ograłem, ale wydaje mi się, że czwórka to już jest taka, odchodzi trochę klimatem od tych wcześniejszych wersji, znaczy części. Oczywiście te wyścigi, jak one się nazywały, wyleciało mi teraz z głowy. A Motostorm na pewno będę chciał. No i zobacz, co tam jeszcze jest, bo się tak szczerze mówiąc nie interesowałem za bardzo tymi tytułami. W tamtych czasie grałem na 360. Także zobaczymy. I na pewno live'ik będzie z PS3. Trochę sobie zagramy w tego Resistansa i tego Killzone'a. 2 godzinki, tak zwykle. No dobra, zobaczmy to. Nowa kampania. Żołnierz, niech będzie żołnierz. Wczytywanie. Ja jestem tylko ciekawy, czy to teraz z płyty idzie, czy to się instaluje? Nie wiem. Czy muszę to ręcznie zainstalować? Napisz się w komentarzu, jak to się tutaj robi na tym PS3. Czy to się instaluje samo na dysk, czy nie? No dobra, będziemy mieć ten zrzut teraz, co taki na trailerach był. Uwaga, uwaga, przygotować się do działania. No jest dubbing nawet. W filmiku były napisy, w tym intrze, a tutaj jest dubbing. Zobaczymy jak analogi działają w padziku przy okazji. Aż mi się zachciało ziewać. Ziewanie jest zaraziwe. No ładnie to wygląda. Jak na tamten rok, który to 2007 czy który? Jednostką z przyszółku nieźle dowieprzyli, ale druga fala jest już na pokładzie. Wszyscy oficerowie taktyczni. Aha, tutaj. Dziwnie się steruje tymi gałkami, nieprzyzwyczajony jestem tymi gałami. Takie jakby opóźnione to sterowanie, wolne. Ale o tym czytałem, że tu to sterowanie jest takie dziwne. Wcisk góra pokazuje lokalizację celu, no dobra. Gałeczki chodzą fajnie, więc joypad jest w niezłym stanie. Nawet nie ma żadnych luzów. O, tu jaki ten. Zmieniły się te kolorki, jak weszłem. Jak mam otworzyć? Tak, samo się otwiera. Jakby się dogrywała gra, może z płyty lecieć. A, bo się instaluje rzeczywiście. Będę przyspieszał to może, ale nie da się. Trochę przydługo będzie, ale chciałbym jeszcze ten gameplay taki z bronią zobaczyć, nie?
głowy, to szamy. No i to są te wózki, co tam w tym sławnym trailerze z Targu E3 było. Tylko że to nie jest ten prelender, nie? I na pewno to nie wygląda tak jak ten prerender. No ale nie wygląda to źle. Kurde, trzeba mieć wyobraźnię, żeby myśleć takie ten, maszyny desantowe, nie? Na rolkach jak winda, kurde. Żadnych pasów, nic, kurde, tak sobie siedzą. Nie zwiedzać. O, jesteśmy. Chyba już będzie gameplay tego, co myślę. Ciśnij R1, aby strzelać. Pad mi się chyba rozładował, bo nie działa. O. PlayStation działa. O, teraz się włączył. Chyba bateria jest wywalona. Granat. Bateria rozładowana. Rozładowała się bateria. Także nie pogramy, ale jest na kablu, powinno działać. Spróbuję podłączyć pod ładowarę. O, teraz pod ładowarką jest. Tak wygląda gameplay, no ładnie to wygląda, ale to się nie może porównywać z dzisiejszymi grami oczywiście. Czemu tu strzelanie jest pod R1, to nie mam pojęcia. Tu mamy uderzenie. Przybliżenia nie ma do oka, dziwne. Chyba, że... A, jest pod prawą gałką. Dziwne sterowanie. Dobra, padzik się rozładowuje. Musi się podładować, pewnie leżał dłuższy czas. No zobaczymy, jak się naładuje. Nie wiem, jak się to wskaźnik tutaj pokazuje, że się naładował na zielono, czy jak. Na razie to świeci jedynka i tyle. Na czerwono. Jeszcze raz zapraszam na dzisiejszy live. Jeśli na 99% będzie dzisiaj live z PlayStation 1. Jedna z gier to będzie Life Force Tenka, a resztę zobaczymy. Także zapraszam jeszcze raz. No i co? Trzymajcie się i łapa do góry. Dajcie kciuka, jak się podobało. I do następnego. Cześć.